Cześć! Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry GTA V. Słuchajcie, może tym razem zagramy sobie na przykład Michaelem. Franklina na razie zostawimy, bo możemy zrobić tą samą misję dla tych dwóch panów, czyli i Franklinem możemy zrobić i Michaelem. Michaelem jeszcze no w sumie nie graliśmy, dlatego fajnie by było jednak spróbować jakoś jego fabułę obczaić. Dlatego też udamy się do tego my. Czekajcie, co to jest my? I tu jest jakiś znak zapytania, ale to są jego tam misje też, tylko te co on może. Halo, halo, co mi się tu stało? Michael. Aha, mamy się udać chyba do jego domu. O, widzicie, to ciekawe. To ciekawe. Kurczę, no w lipnym miejscu troszkę on się w ogóle teraz pojawił. W takim miejscu, że nie ma żadnego tego pojazdu. Ale tu zaraz sobie ukradniemy słoneczny patrol. Także spoko. Tu w ogóle jaka furka fajna jedzie, ja pierdzielę. Tu! Czerwone Lambo! Czerwone Lambo! Lub coś takiego. No nie, no jedź. Ja to muszę ukraść, nie? Ja to muszę, kurde. Ja muszę się tym przejechać tej. Ja pierdzielę. Ale fura. Musicie w pojeździe. Okej, musimy gdzieś tutaj jechać. Jakie to jest zajebiste. Zmienię sobie na Los Santos. Zajebista sprawa, kurde. Te fury są naprawdę świetne. Aha, co obracamy kamerę. Okej. Kurczę, muszę dzisiaj posiedzieć troszkę na multi. Poznać w ogóle tą grę bardziej. Co z czym się je. Bo tak sama fabuła, to coś tam poznajemy, ale kurczę, no nie do końca. Jednak ten cały multiplayer jest... Oh fuck! Jest mocniej rozwinięty. Cholera jasna. Czyli tej zdolności do takiego manewrowania pojazdem nie ma Michael. Franklin ma tą zdolność. Może jego zdolność poznamy, wiecie, dalej gdzieś, nie? Podczas fabuły. Bo na pewno każdy z nich coś tam ma, jakieś te zdolności. Tamten ma z tym prowadzeniem samochodu, nie? O kurde, ale wyjechał frajer. Jak mogłeś. Jak mogłeś, koleś. Wow, co to za auta? A pierdziele. Czekajcie, nie tutaj, ale tutaj musimy wjechać. O tak, to jest jego chata, to jest jego chata. To kryjówka Michaela, może zachować pojazdy parkując je w garażu. A zaparkujemy sobie, a czemu by nie, czemu by nie? Prześpi się w łóżku, aby zapisać grę. Wiemy to już. Możemy też użyć szybkiego zapisu na telefonie. Też działa, już sprawdzałem na Franklinie. Podejść do szafy, aby zmienić ubiór. Fajna sprawa. Z tymi właśnie szafami to jest naprawdę świetne w ogóle w GTA. Już wcześniej to było, nie? Ale to jest super. Przejść się po domu, aby znaleźć różne zajęcia. Serio? Czyli co, możemy sobie ugotować, nie wiem, jajeczniczkę na przykład? Naprawdę? Aha, tu się chowamy. Tabulatorem wybier... O, dużo mamy tego. No boi. Gdzie z tym ganiuchem? Nie, schował go. Ta, to jest jego posiadłość, okej. Ojciec i syn. Coś tam się wczytało. Ona ma tribala nad dupą. Już się kłócą. No tak, a Michael, cygaro w gębę, jakiś tam drink, że tak powiem whisky i wyjebka. A, i muzyka. Spoko. Co za koleś, ja nie mogę. O. Co on tu robi? Nie, to jest Franklin, kurde macie. Ta czapka mnie zmyliła normalnie. Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. Look, I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years, and I got out alive. That makes me the right age. You look like a good kid. But if you want my advice, give this shit up. You work hard, screw over everybody that you love, hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe, just maybe if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you can rip people off and get paid for it. It's called capitalism. So what I saw the other day was like when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well, and today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? Nothing. I was just lost in an 80s movie fantasy. Yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that? I tell you what. Least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. It's not too far from here. Let's go. Alright, man. I'm following you. Wszystko już rozkminiam, czyli jak poszlibyśmy Franklinem teraz... Kończy przechodzący Jimmy. To jest jego syn! To jest jego syn! Syn? Tak, tak, tak. I mean our boat going down the western highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming for my boat. All righty then. Change your plans. My darling boy is in trouble. Hey, I'll help you out. No, coś miałem mówić i w ogóle... Aha, że gdybyśmy byli Franklinem, to przyszlibyśmy po prostu tutaj do jego posiadłości. Okazałoby się, że on już tutaj siedział pewnie. I przeprowadzilibyśmy tą samą rozmowę, co nie? No a że byliśmy Michaelem, no to on do nas przyszedł. Fajne, fajne to jest naprawdę. Czyli ich historia jakoś tutaj już się troszkę tak połączyła, co nie? LOL, te auta tu zostają przy posiadłości, naprawdę? Wow. Patrzcie na to, co tu jedzie. Patrzcie, co tu jedzie. Przecież jak ja się tym nie przejadę, to mnie coś trafi. Wypad. Wypad. Czy nie... O Jezus, Franklin nie wysiądzie, no. Co za pipa. Kurde. No tak, chciałem się przejechać na tym autem. Wypad. Kurde, szkoda. Ale nic straconego, nic straconego. Jeszcze się na pewno przejedziemy tą furą. I to nie raz. Jeszcze nie czytam tych dialogów, ich cholera. Skupiam się bardziej na jeździe. Coś tam z łodzią wiem, że mamy zrobić, nie wiem, jakoś uratować łódź, tak? Bo głupi synale chciał ofak ją sprzedać. I coś tam nie poszło z transakcją, z tego co rozumiem. No i teraz, jako ojciec, musimy ratować sytuację, tak? No cóż, tak to bywa. Dobra. To... Wow! O kurde. Franklina blisko jachtu. O ja pierdzielę. Jezus, co wy robicie z moją łodzią? Moje łodzie! Ja pierdzielę, moje łodzie, ludzie. Łodzie, ludzie. O! Uhu! Pierwszy raz ktoś mi zginął, no nie. No kurde, nie. Dobra, powtórz. Od tego samego momentu? Tak, jest. Czyli teraz się misja jak gdyby wczytała, spoko. Ja pierdzielę, to musimy nie dość, że tak jechać, cyrkulować i w ogóle, żeby on nie spadł z tego, to jeszcze on ma tam... Ja pierdzielę! Jak ja to mam zrobić niby tej? No patrzcie co... O, fuck! Będzie ciężko, ludzie. Coś czuję. Patrzcie co tu się dzieje, lol. Lol. Boję się, nie boję się. Uhu! Okej, tutaj troszkę czyściej. Dawaj, dawaj, dawaj! Brawo! Okej, ale ja nie wiem czy my będziemy jechać. Czekajcie, puszczę. Pyk. Zobaczymy co się stanie. Nie, no jedziemy za nim, lol. Git. Czy Michael dalej za nami jedzie, zajebiście. O, tu kogoś potrącił tak by the way. Okej. Kamera filmowa, spoko. Za burtę go wypierdol tam, na dół! Nie no, musimy mu pomóc jakoś. A widzisz, Ścigaj jacht. Nie ma żadnego problemu, tylko kurczę, auto mi się kopci zdeczka. Uhu! Jo pierdziele, co tu się dzieje? A nie, to jest Jimmy! Jezus, ja do swojego syna strzelałem! Chodź tu! Chodź tu! Ja pierdziele! Tak jest, przejechany skurwiel! Jadę, Franklin! O kurwa! O! Jo, nie mogę! Co on rozkminia? Szlak! A jakbym rozwalił mu oponę? Nie da się. Fuck, nie da się. Dobra, dobra. Jest! Okej. Okej, wsiadaj, wsiadaj. Ja pierdzielę, akcja w ogóle jak ze szybcy i wściekli, nie? O kurde. O fuck. Ja pierdzielę. O kurde. Los Santos Customs, czyli jakiś tam warsztat samochodowy. Moja łódź! To tylko łódź! Moja łódź! Ja nie mogę. Kurwa, to jechać nie chcę. Gdzie jest laweta? By selling my boat to some gangbangers? I know it sounds dumb when you put it like that, but all you do is daydream or get angry. Look, I love you. Pierdziele, no i znowu się kłócą. And And right now, with my boat disappearing over the horizon, that's all I can see. Franklin, do me a favor. Tu jest jakaś ten nawet, ale mnie nie zabierze oczywiście. I want to headbutt the road in peace. Oh, great. Leave me with the home invader. I'll get it done, dog. No problem. Dad! Enough. All right. Enough. Franklin, do me a favor. Call me a taxi, will you? Sure thing, man. Hey, yeah, just come off here. Hey, I need a cab as soon as you can send one. Los Santos Customs, by the airport. All right, thanks. Thank you. Hey, so you do much yachting? Not anymore. No, I don't. Już nie, no bo nie ma czym. Not really. This little shit stays in his room. Kurczę, biedny dysk, nie wytrzymuje mi już. Masakra. Wiecie, za bardzo mam już zasyfiony ten dysk. A poza tym ma już swoje latka. Czasami słyszę nawet tutaj, wiecie, kątem ucha gdzieś tam, jak on ciężko pracuje. No tak to jest z tymi starymi dyskami. Trzeba będzie coś pomyśleć nad nowym. Jakimś szybszym na pewno, nie? Kurwa, co jest? Okej, mamy tutaj ten repair, ale speluna. Ta, biedny dysk sobie nie radzi. Kurczę, ja to mogę teraz zainstalować? No nie wiem, na SSD na pewno nie zainstaluję. O, i lipa. Ja pierdzielę się tu pompka na niego. Los Santos Custom Vita. No, tak myślałem, że tutaj możemy sobie fury podrasowywać. Czy tam naprawiać. No, wiadomo o co chodzi, nie? No, zwykły garaż, co nie? Czekajcie, tu jest gdzieś wjazd. Tu jest chyba. Yep. Ja pierdziałem, jak się kopci. Ale na biało, jeszcze na biało, nie na czarno. Napraw pojazd do zero. Oficowany rewelka. Pancerz, hamulcy, zderzaki, silnik, wydech, maska, klakson, światła, tablica. Ja pierdzielę. Szyby, koła, turbo, skrzynia biegów, zawieszenie. Zawieszenie? Obniżone, ale nie możemy sobie tych tam lepszych na razie. Są poblokowane. Czyli gdzieś tam pewnie z czasem będzie można to dopiero odblokowywać. Koła. Rodzaje koł. O ja pierdzielę, ile tego jest. Wow. Wow. Patrzcie. Ja nie mogę. Weźmy sobie te. Aha, nie można kupić. Dobra. Szyby turbo, możemy turbo zamontować, zajebiście, skrzynia biegów. Rajdowa skrzynia biegów, patrzcie. Jebać biedę, mam tyle kurwa hajsów, że nie wiem kiedy to wydam. Spoiler. Pewnie, że sobie taki zamontujemy, progi. Lakierowanie, kolory dodatkowe, podstawowe. Klasyczny, matowy, metaliczny. Aha, to są te pierdoły, czyli dodatkowe. Spoko. Dobra, nieważne, kolorami się nie bawimy, tablice światła. Zestawy neonowe. Styl neonów, przód. Boki. Przód i boki, tył i boki, przód, tył i boki, czyli wszystko. Kolor neonów, niebieski. Wow, wow, co tu możemy odwalić normalnie z tym autem? Światła, reflektory. Proszę bardzo, kupiono, ale odpierdolę za to auto. Klaksony, maska. Nie. Wydech, podwójny. Silnik. Dobra, ten możemy kupić, zderzaki. Wow! to możemy kupić. Hamulce. Pancerz. Zaraz się okaże, że kurde całą kasę przepieprzemy, ale nieważne, nieważne. Mamy na tyle, że... Jo! Odpieprzyłem to auto! Huhu! Panie. 3,2% dopiero. Zajebiście. No, teraz to fajnie wygląda. Czekajcie, którym się zamykało? Którym się zamykało? Kurwa, wysiadłem. Którym się zamykało ten cholerny... Tu się chowamy, to jest kamera taka. To jest przód, tył, B, nie, NK, MK. Którym się na pewno zamykało. O! Coś się stało. Tylko nie... Ja pierdzielę, ale bajera. Tylko nie wiem, którym to zamknąłem. G, H, J, K... Nie wiem. Szczerze? Jest! H! H się otwiera, zamyka. Uhu! Mega! Zamykaj się, zamykaj. Ja pierdzielę, jakie fury. Ale moja i tak zajebista. Ta, Franklin ma to. Chisel? No, man, I'll just stick with Jimmy, homie. So, what's the deal, man? Huh? You and my old man? I see you at the dealership. Like, someone steals my whip, and Papa's all like, he's been down there to talk to you guys. Your Pops did more than talk. What'd he do? Look, man, if he ain't tell you, I ain't gonna tell you. But I lost my fucking job, and I thought maybe he could help me find a new one. Dude, my dad is retired. Like, his only marketable skills are watching TV and daytime drinking. Man, look, I don't know, homie. He seems okay to me. Shit, he saved your ass. You saved my ass. To jest naprawdę spoko. Można tak idealnie auto ustawić, nie wpaść na coś, nie wpaść na, nie wiem, na cokolwiek w sumie, na auto, na przechodnia. Popatrzcie. Pyk. Robię co chcę w sumie. Ho, ho! Ale to jest piękne. Naprawdę świetna sprawa. Git. O fuck, o fuck, 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 fuck! Aha, czyli on troszkę zwalnia jednak. Tu jest ta fura poprzednia. Tamta biała zniknęła, zobaczcie. Not fired as such. I didn't get a job. Yo, so like, since we're both unemployed, like, we could run together, you know? Yeah, I think about it, homie. Or we could just like shop it, you know? Play darts or get our drink on. Strip clubs. Come on, dude. I get real crazy. Yeah, I got your number, shit. I need it, man. But hey, you know what? Man, go easy on your pops, dog. All right? All right, church. Exactly, man. My brother from another mother. I mean, I hope so, cause my mom was kind of a skank back in the day. See ya. Yeah, whatever, homie. Peace. Ja nie wierzę w typa w ogóle, nie. Ja pierdzielę. Nowy kontakt Michael, nowy kontakt Jimmy. Odlokowano aktora w trybie reżyserskim. No i super. Tam w ogóle coś jak Lambo jedzie, patrzcie. Ukończono. Ojciec i syn. Co my tutaj teraz mamy? Dostępne do zakupienia garaże można w nich przechowywać pojazdy, które zostały zakupione za pośrednictwem stron internetowych lub przywłaszczone. Czekajcie. Możesz mówić się z znajomymi za pomocą opcji spotkanie w liście kontaktów. Okej. E-mail, wiadomości, lista kontaktów. Brak dostępu... Aha, akcji, kurde. Kontakty. Sterowiec Denis. Telefony alarmowe. Ciao, Jimmy, Lamar. Michael. Simeon. Tanisia jakaś. No, Tania. Była Tania. Czekajcie, co ja mam tu w ogóle teraz do ogaru? Nawet nie wiem. Tu mamy jakiś znaczek zapytania w ogóle. Nie wiem, o co chodzi. Tu jakieś w ogóle auto. Pojazd osobisty. Nie wiem, o co chodzi. Autentycznie nie wiem. Tutaj mamy do kupienia garaż na Grove Street. Czyli ten garaż możemy sobie kupić. Spoko. No, ale to jest znak zapytania. Ale jeszcze tam chwilę sobie pobajerujemy tutaj. Czekajcie. Coś mi wyskoczyło. Lamar, stary, widziałeś tego małpiego typa, co maluje sweet coś tam rzeczy na mieście? Gość naprawdę daje radę, szacun. Dobra, nieważne. Coś miałem zrobić? Aha, miałem się przełączyć na chwilę. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. U tego, u Michaela. Gdzie on w ogóle jest? Aha. Mhm, dobra. I nadal nic się nie dzieje. Żadnego telefonu, żadnego nic, tak? Czyli chyba musimy sobie sami wybrać misję, na przykład tą tutaj. Nieznajomi i dziewacy. Chyba, że to musimy zrobić. Albo po prostu będziemy musieli dzwonić do kogoś. Cholera wie zresztą. Co tu jest? Ble, ble, ble. Ja pierdzielę, jak komuś by się to chciało czytać, to naprawdę pozdro. Naprawdę pozdro. W sumie to nie wiem, co teraz mamy robić, autentycznie. Ale nieważne. Dobra, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, skomentujcie, zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczyska w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!